Chylińska długo skrywała, że jej małżeństwo się zakończyło. Rozwód okazał się koniecznością. Mało kto wie, że Agnieszka Chylińska ma za sobą trudny rozwód. Piosenkarka i jurorka Mam Talent długo skrywała ten sekret przed opinią publiczną. Z tego też powodu wieści o rozpadzie jej pierwszego małżeństwa wywołały naprawdę spore poruszenie. Oto kulisy. Agnieszka Chylińska na scenie funkcjonuje od kilku dekad. Gwiazda zaczynała od śpiewania w rockowej kapeli O.N.A., a skończyła jako gwiazda pop i pani z telewizji. Dziś piosenkarka przekonuje, że najważniejsza jest dla niej rodzina. Od 2012 roku jest żoną tajemniczego Marka, z którym doczekała się trojga pociech, Ryszarda, Estery i Krystyny. Mężczyzna nie pojawia się z żoną publicznie i stroni od ścianek. Wiadomo, że jest grafikiem i przed laty projektował okładki płyt dla zespołu swojej przyszłej żony. Rozwód Chylińskiej był utrzymywany w tajemnicy. Mało kto pamięta, że Marek nie był pierwszym mężem Agnieszki. Wcześniej Chylińska była zakochana w Krysie Krysiaku, z którym spędziła ponad 6 lat. Mocno też dla niego się zmieniła, złagodniała i zaczęła nawet gotować domowe obiadki. Ślub wzięli w 2002 roku i wtedy zaczęło się psuć. Przetrwali razem zaledwie 1,5 roku. Chylińska wspomina byłego męża. Po latach w rozmowie z Vivą Aga wyznała, że Chris miał być tylko na jedną noc, ale stało się inaczej. Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi, wiesz, stara, ja po prostu cię kocham. Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. Nawias otwierający kropka 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 nawias zamykający. Trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter, wspominała Aga. On z kolei po latach też udzielił się w mediach. W wywiadzie przekazał niespodziewane wieści w sprawie byłej żony.